Marcin Masny, 19 stycznia. Jakoś chyba światło źle ustawiłem, ale już tak zostanie. Przemówienie Putina w Petersburgu okazało się nieistotne dla świata, chociaż było analizowane. On tam nie tylko raz przemówił, rozmawiał z pracownikami różnych zakładów. No ale zostawmy Putina, bo to nie było takie istotne. Kontynuując historię, która wczoraj była najbardziej przebojowa i najtragiczniejsza, przeczytam komentarz do katastrofy helikoptera, komentarz Stanisława Balceraka, którego można od paru miesięcy już czytać w Finansowej Gazecie co tydzień. Pisał wczoraj następująco. Na Ukrainie rozbił się śmigłowiec, no po polsku EC-225 Super Puma. To cywilna wersja Karakali, które chciał nam zafundować Siemoniak. Przypominam, minister obrony w rządzie Platformy. Śmigłowiec z drugiej ręki. Poprzedni właściciel pozbył się 20 sztuk po katastrofie takiej właśnie Super Pumy u wybrzeży Norwegii w 2016 roku. Wtedy też wszyscy pasażerowie zginęli. Koniec komentarza Balceraka. Pisze się Balcerac. Mieszka w Luksemburgu i zna się na sprawach luksemburskich, to znaczy na sprawach, no powiedzmy sobie, różnych finansów, spółek, które tam mają swoje ostateczne siedziby. Pamiętam, jak przed wielu laty śledziłem różne polskie biznesy i zawsze trop mi się urywał w Luksemburgu. Mój komentarz jest trochę idzie dalej. Moim zdaniem zakup złomu na Ukrainie, złomu, który spadł z całym, no nie całym, ale prawie całym kierownictwem MSW Ukrainy, ktoś za to wziął prowizję oczywiście. No to jest Ukraina, w Polsce też tak jest i w Ameryce też tak jest zresztą. Kierownictwo zginęło, resortu, szefem MSW jest obecnie PO, szefa MSW jest szef policji, taki ichni Szymczyk, ale jeszcze się nie skompromitował, chociaż być może on odpowiada na przykład za to, że w Polsce wybuchają granatniki jednak od kolegów naszego Szymczyka z Ukrainy. Jest masa różnych koncepcji spiskowych, skąd się ten upadek, tutaj pytanie, czy upadek z powodu utraty sterowania, czy upadek z powodu awarii, ale no jakiś upadek, skąd to się wzięło? No więc są teorie spiskowe, na przykład taka, że minister, który zginął, szantażował szefa tajniaków Budanowa jakąś wiedzą o handlu bronią, którą to bronią tenże ci tajniacy, prawda, handlują na świecie. No wiadomo, służby to mafia, więc służby mają dostęp do broni, sprzedają mafii i tak dalej. No i za to rzekomo miał szef służby, tutaj zacytuję to po rosyjsku, swojego kolegę ministra. No pytanie, czy zrobił to, czy jobnął Stingerom, czy nie jobnął Stingerom. Ale trzeba by tego Stingera jeszcze znaleźć, jeżeli jobnął. Chcę powiedzieć, że po rosyjsku tego typu słownictwo jest w użytku takim bardzo powszechnym i nawet wysokim, to znaczy wysoki język literacki, język dziennikarski, język mediów używa takich słów. To jest język rosyjski, tam to jest dopuszczalne. Coś, co nie jest dopuszczalne po niemiecku, jest dopuszczalne po rosyjsku. Wracając do tematu, może nie Budanow, może na przykład wywiad cytowanego tutaj w jednym z filmów ważnego sojusznika USA, który to wywiad ważnego sojusznika USA obudził swoich agentów w Rosji, którzy tam podpalają, wysadzają i tak dalej. Może to ten wywiad ważnego sojusznika, który jest taki aktywny na Ukrainie i w Rosji. Może. Nawiasem mówiąc, może to ten ważny sojusznik podpalił
cerkiew świętego Jana z Kronstadtu w Moskwie. To dzisiaj w nocy było chyba. No i my wątpimy, że to ten wywiad, ale może przestaniemy wątpić, jak się coś okaże. Teraz już sprawy wojny, które nas dotyczą mniej niż byśmy się mogli bać, ale dotyczą nas jednak bardzo. Chociaż jesteśmy tutaj syci, nie giniemy, krwi nie przelewamy, za nas to robią Ukraińcy, a przecież pomyśleć nie musiało tak być, bo przecież plany różnych mafii, różnych, bo to są różne mafie, różne grupy interesu, różnych mafii zainteresowanych, czy to władzą globalną, czy to zniszczeniem Rosji, te plany no, były, są konsekwentne, tak? W miarę konsekwentne od bardzo dawna, od dziesięcioleci. I w tych planach no, był potrzebny taki, no, nie lotniskowiec, ale taka wysunięta placówka. Tą placówką jest Ukraina, ale gdyby się nie udał przewrót w 2014 roku, to by nie było Ukrainy. To byśmy byli my. No i na tej Ukrainie nieszczęsnej, której ja naprawdę współczuję i myślę, że w tym część przynajmniej widzów mam jako sojuszników, chociaż pewnie niektórych mam jako wrogów. Na tej Ukrainie było już w listopadzie chyba blisko rozmów pokojowych, zakończenia, no nie zakończenia wojny, ale zawieszenia broni. W tej chwili mamy jednak już bardzo wyraźnie taką przewlekłą wojnę pozycyjną. Ona się już zaczęła, bo nikt nie jest zadowolony z pozycji negocjacyjnej, z linii zawieszenia broni, którą zwykle jest linia frontu. Tak? Jest bardzo ciekawe, że w listopadzie Rosjanie wycofali się, w październiku, listopadzie, tak? W listopadzie wycofali się z dwóch dużych obszarów, jednego na prawym brzegu Dniepru, czyli z tej prawobrzeżnej Chersońszczyzny i wycofali się, to też pierwszy ten triumf Ukraińców, zupełnie niemilitarny, wycofali się z dużych obszarów obwodu charkowskiego. To nie były triumfy militarne, Rosjanie się stamtąd wycofali, może z przyczyn po to, żeby oszczędzić się, żeby nie wojować, nie tracić wojska, nie tracić techniki na darmo, ale może dlatego, że było to wynikiem jakichś sekretnych rozmów i to nie z Ukraińcami, tylko z Amerykanami. Być może liczyli na to, że jeżeli się cofną, jeżeli Amerykanie będą mieli, znaczy Ukraińcy będą mieli, ale Amerykanie o tym decydują, jeżeli Ukraińcy będą mieli dodatkowe obszary pod swoją kontrolą, no to łatwiej będzie osiągnąć pokój, bo na pokoju tak naprawdę Rosji oczywiście zależy. Rosja nie uzyskała tego, co miała uzyskać. Ta denazyfikacja, demilitaryzacja raczej już jej uciekły, więc teraz przynajmniej chce no, włączyć do Rosji, do Rosji, tak jak to zresztą już zrobiła jednostronnie, przynajmniej te obszary, które uważa za, no, za rosyjskie, za Noworosję, czyli te powiedzmy 3 czy 4 obwody na południowym wschodzie Ukrainy. 3 czy 4 mówię, no bo to jest 4 w sumie, to jest doniecki, ługański, zaporoski i chersoński. No to są te 4, które w komplecie by Rosji pasowały. Krym jest, no właśnie pytanie, czy Krym jest już uznany przez świat za rosyjski? Oczywiście formalnie nikt nie uznał, ale i tu jest pytanie, do którego zaraz dojdę. Krym to byłby ten piąty obszar Ukrainy, który by Rosja chciała mieć w swoim składzie, no powiedzmy docelowo, jeżeli coś w dziejach świata może być docelowo. No i tu są problemy, bo nikt nie jest z tej pozycji, z obecnych, z tej pozycji startowej nie jest zadowolony. Obie strony dlatego, i strona ukraińska z pomocą Zachodu i Rosjanie, obie strony szykują ofensywę. Pytanie, kto zacznie, kto może zacząć, kto gdzie zacznie i tak dalej. Rozmów ma nie być. Ławrow wczoraj przed wizytą Putina w Petersburgu, czy przed tym przemówieniem,
powiedział, że z Zieleńskim nie ma sensu gadać. Ławrow to powiedział, nie Putin. To ma oczywiście mniejszą wagę. Sam Zieleński wczoraj, tak? Czy dzisiaj w nocy, jakoś wieczorem wczoraj w Davos przemówił i powiedział, że z Putinem nie gada, bo nie wie, czy Putin w ogóle żyje. Ta postać na green screenie to nie musi być Putin, to jest sztucznie wygenerowane. To tak mniej więcej zasugerował. Użył tego słowa green screen, czyli znaczy użył słowa, to się nazywa po angielsku, chroma key. No więc użył słowa chromakeyny, chyba tak, coś takiego, że ten Putin jest chromakeyny, czyli wygenerowany w blue boxie, czy tam na green screenie. No to widać, że po prostu tutaj na razie nikt nie chce rozmawiać. Waszyngton i Londyn chcą, naprawdę chcą, i to widać, że bardzo chcą, żeby Kijów wyszedł z tej wojny pozycyjnej i natarł na kierunek wschodni i południowy. No ale bez czołgów, bez innego żelastwa, techniki, jest to niemożliwe. Dlatego stąd ta akcja z czołgami dla Ukrainy. Abramsów Amerykanie nie chcą dać. Niemcy mówią, damy leopardy, ale najpierw wy, nasi wielcy bracia amerykańscy, dajcie Abramsy Ukraińcom. Tu dochodzi problem, o którym mówiłem wczoraj, no, że trzeba wyszkolić Ukraińców. A to są coraz częściej nie żołnierze, to są po prostu zmobilizowani rezerwiści, którzy o niczym nie mają pojęcia. Nawet jeżeli wsiądą do takiego Abramsa czy Leoparda, to bez szkolenia i to długiego szkolenia, no, to stracą i Abramsa, i życie bardzo szybko. A zatem to wszystko się nie bardzo trzyma tak zwanej kupy. Na razie tych czołgów i tego żelastwa dla Ukrainy nie ma, czy tam jakieś pojedyncze się może zaraz pojawią. I Rosja ma trochę czasu na ten, powiedzmy, na ofensywę, czy wręcz na Blitzkrieg, który nie udał się rok temu, teraz może się udać, tylko pytanie, czy Rosja ma siły zrobić Blitzkrieg. Zaraz o tym, czy tam te siły ma, zaraz o tym, nad tym się zastanowię, ale właśnie co do tego Krymu, o którym mówiłem, to zauważmy, że Biden bardzo pilnował dotąd, od początku wojny, żeby Ukraina nie atakowała, przepraszam, dobrze, coś w telefonie się dzieje. Biden pilnował, żeby Ukraina nie atakowała Krymu, w ogóle terytorium, które Rosja uważa za swoje. Potem, jak wiemy, trochę się to przestało sprawdzać, bo Ukraińcy przez pewien okres, ale już przestali, atakowali lotnisko, zwłaszcza lotnisko w Engelsie. Lotniska w ogóle. Tych ataków nie było dużo, na szczęście. Znaczy na szczęście, zawsze na szczęście, bo wojna jest nie, na nieszczęście. Teraz podobno w Waszyngtonie uznali, że ten Krym można zaatakować. Cytują media wypowiedź nieoficjalnej, byłej urzędniczki jeszcze z czasów Obamy, Evelyn Farkas, że bez Krymu to się wszystko zawali. No i jest pytanie, czy Amerykanie wesprą ukraińskie ataki na Krym. Może spełni się marzenie czynowników Zieleńskiego, którzy tam mieli nadawać z nabrzeża, czy tam wręcz z bulwarów w Jałcie. Ostatnio tego motywu propagandy już na Ukrainie nie słychać, no ale może wróci. Jeżeli Amerykanie wesprą, powiedzą, że wspierają próbę odzyskania Krymu przez Ukrainę, no to wtedy znowu jakiś ukraiński polityk powie, że już za chwilę, za parę miesięcy będę do was nadawał z wybrzeża morskiego w Jałcie. Arestowicz, słynny pułkownik tajniactwa ukraińskiego, oczywiście na smyczy amerykańskiej, powiedział wczoraj w programie Julii Łatyniny, bardzo popularnej dziennikarki, która, no, z tego co wiem, to teraz rezyduje w Londynie, dziennikarki rosyjskiej, powiedział, że jego zdaniem Putin rzuci do tej ofensywy planowanej tych zmobilizowanych, tych mobików, których już ma, no bo zmobilizował ich we wrześniu,
i wyszkolił, albo postara się jeszcze zmobilizować kolejne 200 tysięcy. Tylko, że pamiętajmy, z mobików trudno zrobić wojsko. I to zresztą Arestowicz mówi. Trudno zrobić wojsko, bo nie ma oficerowie, sierżanci, no, też niekoniecznie są zdolni i chętni, żeby to zrobić. W Rosji nie ma tradycji szkolenia, tam jest tradycja raczej przystawiania lufy do pleców. No i to jest mało. To jest tradycja, która dobrze działa, kiedy jakiś Stalin ma miliony do stracenia chłopów pańszczyźnianych. Teraz Rosja jest w innej sytuacji. Nie ma tych milionów chłopów pańszczyźnianych, a Rosjanie niechętnie służą w wojsku. Trudno zrobić wojsko z tych mobików, tak? Kijów ma ten sam problem. Powiestki, tak? Powiestki dostają ukraińscy młodzi ludzie i starszy też. Starzy też, tak. Do 60. roku życia. Ja się jeszcze łapię. Dostają na ulicach, ale tylko w niektórych miejscach. Na przykład był taki czas, że w jednej dzielnicy Kijowa dawali, a w innych nie dawali. Nie wiadomo, od czego to zależy. Jest to mało skuteczne. Tak jakby ten aparat mobilizacyjny działał, aparat komisji wojenkomatów, tak? Komisji poborowych działał bardzo źle. Pytanie, czy działa źle, bo nie chce działać, czy działa źle, bo jest po prostu, bo to jest taki kraj, gdzie źle działa wszystko. W Polsce też źle działa, zresztą jak wiemy, i widać, jak to powoływanie na ćwiczenia w tym roku młodych i starszych Polaków też nie funkcjonuje. To głównie z powodów politycznych, bo władza najpierw zapragnęła, a teraz się boi przed wyborami zrażać sobie być może setki tysięcy wyborców, a razem z rodzinami to więcej. A więc Putin ma kłopot z tymi zmobilizowanymi. Ukraina ma te same kłopoty i ma dużo większe kłopoty, bo z plotek, przecieków, filmików, zdjęć, no bardzo wyraźnie widać, że są po stronie ukraińskiej, no zwłaszcza w tych walkach, które teraz toczą się, tych pozycyjnych walkach wokół Bachmutu, Soledaru. Są ogromne straty w ludziach. Zmobilizowani z łapanki po prostu, no wiadomo, że nie chcą, nie umieją walczyć po obu stronach. Perspektywa Verdun, perspektywa wojny w okopach nikogo nie zachwyca kompletnie, bo to nikomu nic nie daje, a straty są ogromne. No a tych chłopów pańszczyźnianych nie ma po obu stronach. To musi wywołać jakiś zwrot. Pytanie, kto tego zwrotu dokona. Chcą dokonać na Zachodzie, ale tam jest wiele rządów, które muszą wspólnie podjąć decyzję, chociażby o tych czołgach. Rosji jest łatwiej podjąć decyzję, na przykład o jakimś blitzkriegu, czy drugim froncie, czy ataku, ofensywie na pierwszym froncie, no bo tam po prostu ośrodek decyzyjny prawdopodobnie jednak jest jeden. I prawdopodobnie jest to Putin z otoczeniem, wbrew temu, co sugeruje w Davos Zieleński. Musi być zwrot i na to, przepraszam, ale kichnę. Bardzo długo się powstrzymywałem. Powstrzymywałem się i się nie udało. Na ten zwrot czekamy, łowimy uchem, co się dzieje. Jeszcze kilka drobiazgów, ale może też istotnych. Spis ludności na Ukrainie miał być w tym roku, jest przeniesiony na rok 2024. Bo po co szokować samych Ukraińców i cały świat gigantyczną emigracją? Dzieci tam się nie rodzą, śmiertelność jest powalająca. Nawiasem mówiąc, myślę, że Ukraina jest testowym poligonem takiej właśnie depopulacji wzmożonej dla tych, którym na tym zależy w skali światowej. No ale może nie. Jarosław Żelezniak, takie sorosjatko, jak mówią Ukraińcy po ukraińsku, bo to jest ukraińskie słowo, sorosjatko, czyli dziecię Sorosza. On jest z partii Hołos, z tej partii Sorosowej, która dostała za mało procent w wyborach i trzeba było jej tam dopisywać, tak jak u nas kiedyś Unii Demokratycznej czy Unii Wolności się dopisywało w ponownym zliczaniu głosów. 2001 rok pamiętam, jak
W Warszawie ponownie zliczano głosy, bo Unia Wolności nie dostała 3% uprawniających do subwencji. No na Ukrainie to jest na skalę jeszcze większą niż u nas było kiedykolwiek. W każdym razie partia Sorosa ma swojego tam właśnie tego pana Żeleźniaka. Pan Żeleźniak zapowiedział wczoraj poważne zmiany kadrowe w administracji Zieleńskiego. No jeżeli to się sprawdzi i będą te zmiany, to znaczy, że ludzie Sorosa mogą się pochwalić wiedzą o tym, co się wydarzy w centrum władzy w Kijowie i ta wiedza potem się sprawdza. To znaczy, oni demonstrują swoją władzę nad administracją Zieleńskiego. No a kogo wywalą? Pewnie wywalą skompromitowanego korupcją Kryła Tymoszenkę, zastępcę Jermaka, czyli szefa administracji. Kogo jeszcze wywalą? Tymoszenko dał się sfotografować w różnych kradzionych samochodach, między innymi w tam jakimś elektrycznym, straszliwie drogim samochodzie. No, kradzionym z pomocy i te ostatnio kradzionym z pomocy jednym z 50 zaginionych samochodów, tych Chevroletów, jak one się nazywają, Tahoe chyba, tak? Może teraz mylę nazwę, nie znam się na samochodach. To były te bardzo drogie, jak wiemy, samochody z napędem na cztery koła i w ogóle, które miały transportować jeńców z frontu do szpitali, no ale nie dojechały na front, bo czynownicy ukraińscy mieli ochotę na nie, lubią drogie rzeczy. Kogo jeszcze wywalą poza Tymoszenką? No jeżeli Tymoszenki nie wywalą, to dopiero będzie skandal. No i na koniec mam takie pytanie do widzów z Rosji. Czy prawdą jest, że ma Rosja zamknąć u siebie YouTube'a, bo nie jest w stanie go skontrolować? Ja wtedy stracę swoich mniej lub bardziej dyskretnych słuchaczy z Rosji. Mam nadzieję, że i Dmitrycz, czy może ktoś inny tam w Rosji mnie słucha. No jeżeli ktoś mnie tam słucha, to proszę o sygnał, czy mam wrócić na Rambla. Bo na Ramblu kiedyś nadawałem, miałem tam około 200 widzów. Może warto wrócić. Jeżeli tak, no to proszę o jakiś tam publiczny lub prywatny sygnał, to będę się też wrzucał na Rambla. Od kiedy? No czy na razie nie, ale od kiedy tylko w Rosji zabraknie dostępu do YouTube'a. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Proszę o kciuki w górę. Proszę o subskrypcję, bo odzyskuję to, co straciłem poza złośliwym komentarzem na temat Grzegorza Płaczka. No i proszę oczywiście o zerknięcie do opisu filmu. Do zobaczenia.